Szanowni Państwo, koniec roku to dobry czas do podsumowań, refleksji, do planowania też tego, co będzie w najbliższym nowym roku. Ale zanim przejdziemy do nowego roku, to chciałbym podzielić się z Państwa takimi głównymi działaniami, które były realizowane w roku 2015. I z dużą satysfakcją stwierdzić, że to był bardzo dobry rok dla naszego miasta. Nakłady inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 2015 roku, przekroczyły kwotę 17 milionów złotych. Korzystaliśmy, realizując te inwestycje, z dofinansowania zewnętrznego. Największa inwestycja, rewitalizacja Śródmieścia, parku, obejmująca również wykonanie monitoringu, przekroczyła kwotę 11 milionów złotych i tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75% z Unii Europejskiej. Również inwestycje pozostałe, które realizowaliśmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg, która objęła ulicę Sybiraków, ulicę Ogrodową, część sięgaczy ulicy Wojska Polskiego, też realizowaliśmy z dofinansowania zewnętrznego w wysokości 50%. Bardzo cieszy inwestycja, która jest realizowana na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, budowa toru wrotkarskiego, którą realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu. Jej co prawda w tym roku się nie udało zakończyć, ale ten podstawowy zakres prac już został zrealizowany. Więc ponad 17,5 miliona na zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane. I co ważne i co cieszy, te wszystkie inwestycje zrealizowaliśmy nie zaciągając żadnych kredytów. Powiem więcej, w roku 2015 udało nam się zmniejszyć zadłużenie miasta o około 1,5 miliona złotych. To wszystko stwarza duży optymizm na przyszłość. Chciałbym też zauważyć, że w roku 2015 po raz pierwszy realizowaliśmy budżet obywatelski w naszym mieście. W ramach tego budżetu udało się zrealizować 6 przedsięwzięć. Obejmowały one zarówno place zabaw, jak i pracownie w szkołach i cieszymy się, że mieszkańcy naszego miasta dostrzegli pozytywną stronę budżetu obywatelskiego i po prostu z tych możliwości skorzystali. Budżet obywatelski również będzie w tej formule podobny jak w tym roku realizowany w roku przyszłym, więc zachęcam do aktywności, do korzystania z tych możliwości. A rok 2016 jakkolwiek nie będzie już tak obfitował w inwestycje, ponieważ nie ma jeszcze takiego strumienia funduszy europejskich, ale również przewiduje budowę i korzystanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, zakończenie inwestycji, które wspomniałem w tym roku zostały rozpoczęte. Nadal będziemy remontowali chodniki i myślę, że też będzie to realizacja i potrzeb i oczekiwań mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. A wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z zakresem zrealizowanych inwestycji, zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu, który zaprezentuje to, co działo się w roku 2015. Szanowni Państwo, chciałbym też złożyć wszystkim mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego najbardziej serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości na cały nowy 2016 rok. I życzyć Państwu, aby to był kolejny rok, w którym nasze miasto krok po kroku rozwija się i idzie do przodu. Wszystkiego najlepszego na cały 2016 rok.